dzień wypłynął na wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Pokój niebiały w latawce on przyżyna. Ona powierzy, wiatr na wzgórza zbiera puchawce. Ktoś na alarm, które uderzy. Wychowany jestem przede wszystkim na dobrych tekstach, bo jeżeli chodzi o teksty, to zawsze miałem kierownika literackiego w osobie wybitnej polskiej poetki Ewy Lipskiej i to ona decydowała, co będę śpiewał i o czym będę śpiewał. Stąd też pisałem muzykę do tekstów tak znanych poetów jak Tadeusz Śliwiak czy Elżbieta Zachenter-Spławińska. Stąd też te teksty przetrwały sporo lat i one ciągle są dobre i aktualne. No na pewno nie są to teksty typu okej, miłości szprej na przykład. To są piękne, poetyckie teksty i razem z moją muzyką one po prostu trwają i myślę, że będą trwać, ponieważ po te piosenki sięga również młode pokolenie. I mogę powiedzieć, że udało mi się napisać kilka piosenek takich jak Biały Latawiec, Zostań z nami, Melodio, Dom, który czeka, czy też Nie szkoda róż, że te piosenki, które nagrywałem jeszcze w tamtym wieku, prawda, to potrafiły przetrwać i są emitowane do tej pory w rozgłośniach Polskiego Radia. Evergreeny, tak. Można to nazwać nawet evergreenami. Zresztą są zamieszczane na portalu YouTube i w postaci teledysków. Jeżeli mają kilka milionów wejść oglądalności, to znaczy, że one są potrzebne. Spójrzcie wysoko, na wasze głowy.